Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy z panem Andrzejem Zającem, wiceprezesem do spraw technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, minęło kilka tygodni od walnego zgromadzenia spółdzielni, na którym doszło do zamieszania. Niektórzy spółdzielcy chcieli odwołać Radę Nadzorczą, przewodniczącego Rady Nadzorczej. Doszło do zamknięcia spotkania, niektórzy spotkali się w innym miejscu i odwołali, tak jak twierdzą, przewodniczącego. Jakie jest stanowisko zarządu w tej sprawie? Na wstępie może chciałbym uspokoić wszystkich spółdzielców, wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie, że po pierwsze majątek spółdzielców jest bezpieczny, natomiast wszyscy mieszkańcy są również bezpieczni, jeśli chodzi o wykonywanie wszystkich czynności, które musi wykonywać spółdzielnia jako zarządca tak wielkiego zasobu mieszkaniowego, jakim jest nasza spółdzielnia. To warto wiedzieć, to aż 179 budynków. To bez mała 8,5 tysiąca mieszkań, to bez mała 1/3 Jaworzna. I dlatego mówię, że wszyscy możemy czuć się bezpieczni, ponieważ Rada Nadzorcza po pierwsze nie została odwołana, po drugie zarząd pracuje zgodnie ze swoimi kontraktami, wykonuje swoje zadania i można to bardzo łatwo sprawdzić w KRS-ie. Natomiast to, co pani pyta, była to próba wrogiego przejęcia. Próba wrogiego przejęcia, która na nasz ogląd sprawy wyglądało tak, że przy wyłudzeniu pełnomocnic od naszych spółdzielców próbowano przejąć spółdzielnię. Próbowano zrobić chyba podobnie, jak działo się to w innych spółdzielniach w Polsce. Klasycznym tego przykładem jest spółdzielnia mieszkaniowa Śródmieście, gdzie dzisiaj dług spółdzielni wynosi już 37 milionów i ten dług będą musieli zapłacić spółdzielcy. Nasi spółdzielcy nie mają długu, nie muszą niczego w związku z tym płacić, mogą spać spokojnie. Natomiast, ponieważ my nie jesteśmy profesjonalistami w zakresie badania wielkości oszustwa, wielkości przestępstwa, skierowaliśmy sprawę do prokuratury, zostały wszystkie materiały prokuraturze dostarczone, prokuratura wszczęła śledztwo i czekamy spokojnie na dokończenie prac prokuratury. W związku z tym nie chciałbym nic więcej mówić na temat kto, dlaczego i tak dalej, ponieważ jest to no w jakiś sposób, jak to zwykle prokuratura, no ogarnięte troszeczkę tajemnicą śledztwa, ale myślę, że w najbliższych tygodniach dowiemy się mniej więcej o postępach tych prac. Na dzisiaj rozpoczęły się przesłuchania. Czyli można powiedzieć, wnioskując z pana wypowiedzi, że zarząd nie uznaje tego odwołania. To znaczy odwołanie nie nastąpiło, ponieważ walne zostało odwołane. W związku z tym nie mogło nastąpić również odwołanie jakiejkolwiek osoby ze składu Rady Nadzorczej. Ale są spółdzielcy, którzy twierdzą, że doszło do odwołania, dlatego pytam. Spółdzielcy, szczerze mówiąc, byli bardzo zdezorientowani po tym właśnie i odwołaniu, i powodach. My jako zarząd postanowiliśmy wydać odpowiednią jednodniówkę, nazywa się to Walne 2014, gdzie w sposób jednoznaczny no, pokazujemy, co się stało, co zarząd musiał poczynić i faktycznie mogę powiedzieć tak, jeśli spółdzielcy Jaworzna mieszkają w Zawierciu, w Morsku, w Ogrodzieńcu, to ma pani rację, że to są ci spółdzielcy, ale to są ci fałszywi spółdzielcy. Na rynku bankowym takich spółdzielców, którzy wykorzystują naiwność starszych osób, często 83 i więcej letnich, metodą wyłudzenia kredytu na wnuczka, i wyłudzają w ten sposób pełnomocnictwo, no to jak pani by to najlepiej nazwała? No klasyka, że tak powiem, postępowań karnych jednoznacznie to określa i dlatego prokuratura no, stwierdzi wielkość tego przestępstwa, które jest zagrożone, jak dobrze pamiętam, artykułem 270 KK, czyli przestępstwo przeciwko dokumentom i wykorzystywaniu wyłudzonych w ten sposób pełnomocnictw, ale to nie byli mieszkańcy Jaworzna. Panie prezesie, cała awantura wybuchła o to, że pan Maciej Bochenek, przewodniczący Rady Nadzorczej, zasiada również w zarządzie, w radzie innej spółdzielni.
Proszę powiedzieć, jakie jest stanowisko zarządu górnika do tego, że pan Bochenek też działa w innej spółdzielni? Jak to wygląda? Mogę stwierdzić jedynie tak, że zarząd dysponuje, jak i rada nadzorcza naszej spółdzielni, dysponuje opiniami prawnymi, które jednoznacznie stwierdzają, że nie ma tak zwanego przewinienia konkurencyjności. Że jest fakt zasiadania w jednej radzie i w drugiej radzie, to jest fakt. Natomiast konkurencyjność zachodzi wtedy, jeśli dwie spółdzielnie konkurują ze sobą albo obszarami, że na podobnym obszarze chcą zbudować mieszkania, bloki, domki, albo że to jest podobny rodzaj zabudowy. A spółdzielnia mieszkaniowa Górnik nie buduje domków jednorodzinnych, natomiast tamta spółdzielnia Enerwood chciała budować domki jednorodzinne, albo spółdzielnie konkurują w wynajmie lokali użytkowych na tym samym terenie. Mogę stwierdzić z całą stanowczością, bo nieznany mi jest żaden akt przekazania firmie Enerwood jakiejkolwiek działki, gdzie mogłaby cokolwiek pobudować. W związku z czym należałoby to uznać, że jest to spółdzielnia w budowie, spółdzielnia, która się dopiero stara o grunty i w związku z tym do tej pory nie zachodziła konkurencyjność. Zresztą jest taki portal ogólnie dostępny, Administrator 24, to jest portal dla zarządców nieruchomości i to nie jest pierwsza wątpliwość, czy występuje konkurencyjność w podobnych sytuacjach, czy nie. I podobny przykład był badany przez prawników tegoż portala. Były podobne pytania z innych terenów Polski, gdzie właśnie zapytano, czy jest konkurencyjność, jeśli członek jednej rady w drugiej występuje. Mogę z całą stanowczością odpowiedzieć, to zresztą co jest dostępne na stronach tego portalu, że nie jest to konkurencyjność. Byłaby, gdyby nastąpiło to, co powiedziałem, staranie się o ten sam teren. O to, że wynajmujemy te same lokale użytkowe. Nie zaistniało to, w związku z tym podstawa pomówienia pana Bochenka o taką działalność konkurencyjną jest bezprzedmiotowa. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o praktykę obrotu gospodarczego, no konkurencyjność przeważnie występuje przy członkach zarządu. Jeśli członek zarządu jednej spółki działa na rzecz drugiej spółki, natomiast no, zdarzały się takie przypadki, choćby przy polityce czy rozwiązywaniu przetargów śmieciowych, gdzie prezydenci miast organizowali przetargi, a wygrywały firmy komunalne, w których prezydenci byli na przykład przewodniczącymi rad nadzorczych. I to konflikt interesu był na wskroś widoczny. Natomiast w tej chwili wiem, że trwają nowelizacje, ma to w jakiś sposób być uporządkowane. No ale wtedy jest przynajmniej czysta sytuacja, jest konflikt interesu, bo jeden decyduje o tym, że druga jego firma może mieć rozstrzygnięty przetarg. I obojętnie, czy to jest z korzyścią, czy to jest nie z korzyścią, konflikt interesów wtedy występuje. Co dalej z tym Enerbudem? Czy zobligujecie pana Bochenka do tego, żeby zdecydował się, w której spółdzielni chce zasiadać? Więc mówię, to by było pozbawienie praw pana Bochenka, gdyby chcieć w ten sposób go obligować do tego. Natomiast wiem skądinąd, że pan Bochenek złożył stosowną rezygnację, bo miałem okazję wysłuchać informacji pana Bochenka na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która o to samo pytała. No i tu mogę powiedzieć również czytelnikom, jak i paniom zapewnić, że pan Bochenek po pierwsze ustną rezygnację złożył już dużo wcześniej, natomiast ustne no zawsze są problematyczne, prawda? W związku z tym potwierdził tą swoją rezygnację pisemnie i złożył na ręce prezesa Enerbudu rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Enerbud. W związku z tym w tej chwili już problem w ogóle nie istnieje, nawet gdyby firma Enerbud uzyskała tą działkę. Zresztą najlepiej można zapytać Urząd Miasta Jaworzno, czy planuje w ogóle jakąś działkę przeznaczyć pod budownictwo domku firmy Enerbud. Jak zarząd spółdzielni, jaki ma pogląd, jaki ma stosunek do zarzutów, że pan Bochenek stosuje nepotyzm w spółdzielni? Wie pani, to jest pytanie w Polsce chyba na czasie, bo
wszędzie gdzieś ludzie doszukują się, znajdują nepotyzm, czy znajdują sytuacje, w których są wątpliwości, prawda? Natomiast myślę, że akurat jeśli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową Górnik, ja nie spotkałem się nigdy z sytuacją nacisku pana Bochenka na zarząd, żeby zatrudnić jakąś osobę, bo to już nie chodzi nawet o osobę z rodziny, tylko o osobę, którą pan przewodniczący chciałby, czy rada w ogóle przegłosowałaby decyzję zarządu. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia, zwalniania pracowników, bądź nagradzania. To jest jakby taka zwykła czynność zarządu. No i faktycznie nikt nam tego ani nie zdejmie z obowiązków, ani też za nas tego nie zrobi.